Siemka, tak dzisiaj we dwóch z bratem. Siema. Siemanderko, dojechałem właśnie na łowisko Podkowa. Jest to tutaj koło Radzie, zostałem zaproszony do niego. Ruszamy na poranną zasiadkę, idzie powiedzieć 4:35. Już jesteśmy w trasie. A jedziemy zobaczyć taką jedną nową wodę, bo chcemy się wybrać dziś na wakacje. Co przyniesie nam to łowisko, nie wiem. Jestem tu pierwszy raz. Ale jedynie co mnie zaskoczyło, że muszę dymać ze sprzętem z 200 metrów, a jak siedzę na kilka dni, jak sami wiecie, jest tego trochę. Więc siłownia z rana się przydała. Biorę się za ruszenie, potem pokażę moje stanowisko i będziemy łowić w krzakach. Typowo wywózka i typowo w krzaki łowienie na sztywno. Już pomalutku dojeżdżamy do jednej z wód. Mamy zamiar odwiedzić dzisiaj dwie tak wzrokowo, a na jednej połowić. Szukaliśmy też jakiegoś pola kampingowego, mamy też tam coś już poszukane. Ale teraz idziemy zobaczyć coś na dziko. Więc dzisiejszy odcinek posiedzicie z nami, poszukacie, gdzie łowić wakacje. W końcu na miejscu, wszystko zaniesione. Namiot, dmuchanie pontonu. Zobaczcie sobie, jaka piękna zatoka. Tam dzisiaj stawiam swoje markery, których nie mogę zostawiać, czyli sobie ładnie tam popłynę, postukam, zaznaczę jakiś punkt sobie na drzewie, wybiorę. Bo jak wiecie, przepisy się tak pozmieniały, że nie mogę ich stosować. Ale na drzewku zawsze sobie coś mogę powiesić, tak? To nie moje. Tylko tutaj, jak widzicie, jest pełno krzaków. Więc trochę ten system oszukam i tym pontonem będę musiał popływać. Bo szkoda mi tej ryby, jak mi wejdzie jakaś, czy coś już złowi. Żeby męczyła się z tym hakiem i z całym zestawem. Będę rybkę ratował na pontonie. No i tak to, bracie, wygląda. Jedna woda. Nazywa się Kozi Bercik. To nie wygląda na wędkarzy, tylko jakiś biwakowicz, wiesz? Jeżeli chodzi o pierwsze wrażenie, to na razie jesteśmy pesymistycznie nastawieni. Za bardzo nie ma gdzie się rozbić, jak się rozbić. Za mało miejsca, tak na kilka osób, o to mi chodzi, nie? Ale jeszcze tu zajrzymy od strony lasu. No to już lepiej, nie? Z tamtej strony jeszcze lepiej. Zobacz, jak to miejsce tam jest. No, tam taki plac już wakacyjny. Powiem ci, z tamtej strony to już tak idzie się rozbić właśnie. Trzeba tam podjechać, co zobacz. Podjedziemy tam za chwilę, bo wiesz, o co chodzi. Cztery namioty. Ma być Jacek, mamy być my, dzieci. Ale ta woda się wydawała mniejsza, a jednak nie. Tylko większa, nie? Elegancko wygląda. Tak, zaczynaj prawidłowo podchodzić jak youtuber. Zaczynasz od statywa, to mi się zaczyna podobać u ciebie. Ważniejsza rzecz na rybach. No, jeszcze teraz mi wyciąg. Panie kolego, kartę idziemy zapisać. Tak, już mamy kartę tu. Jakie tu siedzonko. O ja, najważniejsze. Dobra. Masz to na tyle poprawione, że żeby nie było, żeby nie było. Masz to na tyle, że tam to jest 4-0. 4-7-1-1, 101 przez 1. Ale to jest 1, to jest tu, jest pod rewir, się pisze tu 1. O tu. A nie to jakieś tam robisz łamańce, nie łamańce. Jakby pierwszy raz na rybach, nie? No, amator. Amatorka. Gdzie jest 0-3? 4-7-1. 0-7. 1-0-1. Trzeci na pewno, ja? 4-7. Ja. 03-07-01 i możemy łowić. Ta jedynka tu, ja? Nie wpadłbyś na to, nie, w życiu. W życiu pana. Trochę papierków i się te... Bardzo tu ryba, kaperciono, zobacz, już tam jadą. Już tam wyciągają rybki. A to fajny kart. Że mały, a mówił mały, a jest duży. Dobra, wyciągamy kije, bo my tu gadu, a ryb nie widać. Tak, rozwijamy wędki. Dzisiaj głównie nastawiam się na federa. Po prostu szybkie wędkarstwo. Pierwsze wrażenie to nie było zbyt takie nastawienie, że okej, fajna woda. Drugie wrażenie już nam się tutaj spodobało, ale się okazało, że widzę, że jest woda zamknięta w tym samym okresie, co mamy urlop. Na 4 dni prawdopodobnie mają tutaj jakieś zawody. Więc już lipa, już ta woda na tą zasiadkę wakacyjną odpada, ale jak już jesteśmy, to troszeczkę połowimy. Jeden etap za mną.
namiot rozbity. Wędki już czekają do przygotowania. Teraz sądowanie, pompowanie pontonu. I w końcu zazna spokoju, jak wywiozę stawy. A do tego czasu trzeba zrobić przypony. Pomyślę, na co będę łowił, jak sobie wysąduję dno. Postukam sobie stukadełkiem, wsadzę marker. Taki, co się sprawdza, co tam na dnie. Wiem, że jest muł. I cóż, wtedy będę dopiero kombinował. Przede mną trzy nocki. Zobaczymy, co przyniesie. Mamy tu trochę peletu. Coś na haczyk, ale zaczniemy od zanęty. Tak się śpieszymy z Tomkiem, bo naprawdę mamy 3 godziny, żeby połowić. Tu już wczoraj nasypaliśmy trochę zanęty. Zaraz to wymieszam. Trochę wody, nie za dużo oczywiście. Bo ona musi też trochę nasiąknąć, zanim my się porozwijamy. To akurat będzie gotowa. O, zanęta ciemna. Celowo taką zrobiłem, żeby Tomkowi mniejsze ryby brały. Posądowane mam 0,6, 0,8, pół metra głębokości, tyle jak chciałem łowić na płytkim. Jest bardzo dużo mułu po prawej stronie, więc tam mi leci przypłonnik, gdzie on tu jest już zapięty. O, tutaj leci na roni rigu, na sztywno, drugi klasyk na te twarde dno i tam będę łowił tak typowo kukurydzę, delikatnie podbite, jak tam się coś miało, nie daj Boże, wpaść. A drugi typowo dźwignięty tak z 5 cm na dno. PV-eczki właśnie biorę się za kręcenie PV-ek. I wędki lecą do wody. Zanęta tylko będzie wzbogacona dzisiaj o puszkę kukurydzy. Do nęcenia poleci orzech tygrysi i homar rak. Widziałem tutaj dużo skorupiaków, pomieszam. I tam, gdy się stara łowić, czy przyniesie efekty, się okaże. Bracie, oceń. No, wygląda pięknie. Zobaczymy, jakie będą efekty. Będą. Dwie PV-ki gotowe, biorę się za mieszanie, czym będę nęcił, czyli jak wspomniałem, orzech tygrysi, homar rak, mam jeszcze kokoberze, zapasie kulki, ale dzisiaj na spokojnie, zobaczymy, czy w ogóle coś przyspieszone się nam coś zacznie dziać w ogóle. Kolega, a potem doweź mi kukurydzę, żeby jeszcze podsypać, bo jest tutaj amur, wywózka, tego niestety wam nie nagram, bo jestem sam, ale jak kolega dojedzie, to pewnie jutro wam to dogram, gdzie kładę zestawy i czekamy na pierwsze pi. Wygląda moje wiaderko na zestawy. Dlatego słodka kukurydza bosterek. I to mi przyniesie rybki. Tej myśli jestem. Z takim nastawieniem tu przyjechałem. Takie niespodzianki z rana to lubimy. Bo jeszcze dobrze się człowiek nie rozgościł nad wodą. A już holuje rybki. Na co? Na co? Na kukurydzę. No dobrze. I worek z rybami otworzony. Patrzcie tutaj. 4 ziarka kukurydzy na włosie. I jedziemy z rybkami. To pierwsza noc za mną. Jak widzicie, bez efektu, bo nie mam się czym chwalić. Wczoraj jedna spinka. Karp koło 5 kg w drzewach. Nie odpuścił się ciężarek. Moja wina, za bardzo żegnę gumeczkę. Dzisiaj w nocy dwa brania, ale tylko odjazd.
Nie wiem co to było, pojechało, jechało, przestało, nawet tego nie wyciągałem. Przewożę zestawy i czekam dalej na rybę. Mam nadzieję, że w końcu coś weźmie. Patrzcie dalej. Teraz machniemy dwa komentarze, standardowe jak na naszych filmach. Pod ostatnim filmem, jeżeli byście się pytali z jakiego filmu to jest, to styczką co były zawody. Siema Domin, fajna ta twoja ekipa, ale martwi mnie jedno, że od kilku odcinków nie ma naszego Adika. Co się z nim dzieje i czemu nie ma go na filmach? Siema ziom 6473, pozdrawiamy cię, siema ziom. Tomek, czemu nie ma Adika na filmach? Bo żona nie puszcza. Żona powiedziała, że ma szlaban na wszystkie wyjazdy w tym roku. Nie, żartuję. Miał wesele. Kurczę, ten komentarz się będzie powtarzał, bo już nagraliśmy film, co mieliśmy z dziećmi, szkółkę wędkarską i tam właśnie sam Adik odpowiadał. No ale jak żeście się znowu zapytali, to mówię. Widzowie mają pretensje o to, że nie występujesz na filmach. Dobrze. I ja zrobię wszystko, widzowie, że go będzie dzisiaj za dużo. A druga sprawa jest taka, że zawsze ja wywożę i się okazuje, że nie biorą, a Adik ma szczęście w rybach. Takżeście pisali w komentarzach. Adik ma szczęście w rybach, więc on wystawił nam boje, on położy nam żywce, a ja wyciągnę rybę. Tak to zrobię. Zrobimy to na opak. Nie. Kończę. Ciach. Klap. Klap. Widzowie. Adik miał teraz wesele córki, komunie mu się skumulowały. I żona go nie puszcza. I żona go nie puszcza. I puszczać nie będzie. Krzysztof Andry 504, pozdrawiamy. Panie prezesie, dziś deszczowo w Norwegii, oglądam twoje stare filmy jeszcze z Marcinem, wakacje z wędką 4. Można to w kółko jechać. Pozdrawiam wszystkich twoich kamaratów i Adika. Też niech Pierun dobrze gotuje. Pozdrawiam z Hegedal. Dzięki, że stary film ci się też podobają. Branie zerwałem. No ale trudno. Albo się czyta komentarze, albo się wyciąga ryby. To by było wszystko z sekcji komentarze. Piszcie, pytajcie, jak macie jakieś pytania, to wam odpowiem. Z tego będzie kaper. Chłopaka. Szczika. No i taka przygoda mnie dzisiaj trafiła, że szczupak mi pobrał na metodę. W czasie zwijania myślałem, że mam zaczep i zobaczcie jak cię chycił. Zobaczcie na co Jacek polecił. Najlepsze na karpie, mówi, nie? Weź to kup. No i szczupaki na to biorą te na karpiowe przynęty. No i taki szczupak mi się przydarzył dzisiaj na metodę. Cieszę się bardzo, bo to pierwszy w tym roku. No zaraz go zmierzę. Uciekaj rybko do wody. Oczywiście jak rybki to od rana kawusia i jajcuwa. To najlepiej smakuje na rybach. Przygotowanko, śniadanko i obmyślanie co dalej, bo ta ryba nie chce na razie współpracować. Ale się skusi. Ją tak zanęca jak ta smażonka mnie, to się skusi. I co, Radzio? Będziemy jeść? Czekam już właśnie na to.
Talerze szykuje i jemy. Ładne, wonia mi tu. Już robimy. Branko, 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 pociągnij jeszcze mocniej. Siedzi. Siedzi. Na orzech tygrysi. Co? No teraz założyłem orzecha tygrysiego. Mówię, dam coś większego, jak kulkę by przypominało. No i 5 minutek i branie. Miejmy nadzieję, że już taki będzie 41. Wow. Robi wrażenie z dalszy, ale niestety... Jak wiecie, na rybach trzeba też coś jeść, nie? Więc dzisiaj wlatują szydełeczka, pałeczki z kurczaka, sosiku na pikantno, do tego makaronik i obiad jak znalazł. Szkoda, że obiad, a ryby nie chcą brać. Znowu muszę zrobić tak zdjęcie na grupę naszą, żeby Adika zdenerwować, że on ma 5 kilo, a on taki. A będzie miał 500 gram. No tak wygląda, tak idealne założyć go na sumo, wiesz, na żywca. O, ale coś jest. I właśnie tak się robi zdjęcia, żeby zdenerwować Adika. Obiadek gotowy. Wszystkim smacznego, co aktualnie spożywają. Jemy obiadek i czekamy na rybki. Co ci się, Tomasz, tutaj rozwala? Mówi, że ci się to rozwala. No skleja się to, jak to ściska. Po pierwsze, kulka powinna być z dołu tej formy, a nie z góry. No właśnie mówię, że z dołu, bo coś tu się zmieniało. Niewyspany chyba przez to, wiesz? Ach tak, raz musiałeś stać na rybę o 4 rano, jest problem, to? 3:30 wstałem, kolego. O, tu się daje kuleczkę. No. Teraz delikatnie sypiesz, ugniatasz, delikatnie jeszcze sypiesz, nie za fest. Lekko to robię. Lekko, ugniatasz, teraz dajesz formę. Znaczy metodę do tego. A ja mówię, czemu mi te ryby nie biorą cały czas, nie? A ja to wszystko odwrotnie robię. Teraz to fajnie ugnieć, bokami też. O. Ugnieć bokami też. To się całe życie uczy, no. No i teraz ale nie za fest, bo to musisz tak wyczuć też, nie? Nie ściągasz tego tak, no ale powinieneś najpierw tak boki lekko. No, no, no. Ale dobre to masz, widzisz. No i widzisz, jak się trzyma kuleczka tu z góry. No, a ja to dawałem z dołu, nie? Czujesz to? No. Przestań brania, ale teraz będą brania. Teraz będą brania, chłopaki. Dziewczyny pewnie by chciały bardziej, żebyśmy się rozbili gdzieś na ośrodku wypoczynkowym, bo wiecie, można iść do lokalu, napić się orężady, zjeść jakąś kolację, śniadanie lub obiad. Mają rację troszeczkę. Ja bym to widział bardziej tu na dziko, pod dębem, żebyśmy się rozbili. Tutaj bym miał cień cały dzień. No ale chyba muszę iść na jakiś kompromis i zgodzę się na ten ośrodek wypoczynkowy z tego powodu, że będą i dzieci, będą żony, one też pewnie nie przyjeżdżają na wczasy tylko gotować. Chciałyby przyjść na gotowe już gdzieś do restauracji, coś zjeść, jakąś pizzę albo coś i chyba się na to zgodzę. Ale jeszcze będziemy negocjować z bratem, żeby jechać gdzieś na dziko. Jeszcze będziemy negocjować. Pojechał do mnie Adrian. Witam. Pobawić się na spławiczek, ale też bez rewelacji. I co teraz? Czas na grilla przy niedzieli. Coś trzeba zjeść. Ja też. Teraz spalamy, kiełbaskę kroimy i delektujemy się i pogodą, i wędkarstwem, ale wędkarstwem bez ryb. Kolejna osoba na niedzielne wędkowanie. Pokorze, jak się je to ryby dzisiaj, a? Dokładnie. Jaka byłeś 2 dni temu? W domu. Robię kiełbaskę, zjesz, bo licho wyglądasz, chłopie. Głodny, że jest, nie? Nadrobisz? Tak. No to trójeczka się spotkała na rybach. Ja tu jestem najdłużej.
i najdłużej nie mam ryby. Darek powiedział, że dzisiaj przyjedzie, zje kiełbasa i zacznie chytać. Tak, jestem najkrócej i wyciągnę rybę. No, Adrian wziął do relaksu na szczupaka, na razie nie ma kontaktu ze szczupakiem, na spławik kilka małych rybek. Ja już czekam na tego grilla. Także widzimy się z rybą za chwilę. Tutaj mamy koło siebie sąsiada, który też bardzo ładnie dzisiaj wyciąga rybki, a teraz ciągnie kolejną. Głęboko, co? Czekał łaska fajnie pokroi. O, ale zobaczcie, jaki dostałem fajny nóż od Maćka, od Wioli i z moim imieniem. Na pewno mi go nikt nie weźmie, nawet Adi. Kroimy takie bacha. I jest ostry. Trzeba uważać na palce, żeby nie skończyć jak nasz kolega Adrian. Chociaż sobie go jeszcze przeoszczę, bo ostatni już krął. Kolejna rybka, bracie. Kolejna. Daj sobie chycić, bo ja już nawet nie wiem, potrzeba. Daj, potrzymać. Tylko sobie potrzymam. Skosztuj sobie. Potrzymam sobie tylko. Skosztuj sobie to, jak to jest Adam umiara. Jak ci się ciągnie na nowe federki od brata? Malina. Dać sobie funną nowe federki. Delfiny. 120 gram wyrzutu, 360. Jakby kiery pytał. Jakoś większa ta ryba. No mówię ci, że momiara. Nie mów, że mu urwał, Tomek. Ja, poszła. Wiesz co, ci powiem, nie dość, że ci dać rybę, to jeszcze to zerwie. Daremny, daremny. Patrzcie, co zrobił. Zerwał, wszystko poplątał. Połóż to lepiej. Połam sobie te twoje wędki, bo to tylko się nadajesz. Teraz też mamy taką fajną sytuację, gdzie powiedzieć, bo tak, siedzimy tutaj sobie we trzech. Ten pan z nami, ja i Tomasz. I Tomasz mówi, o, co to za woda, tu nie ma ryb. I teraz wiecie mi, o co chodzi, że często idzie się nad wodę i się pyta, panie, bierze coś? I teraz jeden on może odpowiedzieć tak, jak Tomek w przypadku powie, nie, tu nie ma ryb, nic nie bierze. A drugi powie, ten pan obok, ja mam już 25 karpi, biorą jak głupie. Zależy od wędkarza, zależy gdzie siedzi, no, zależy od tego, czy mu biorą, odpowie to, co chcę powiedzieć, czyli w tym przypadku powie, nie biorą. Nie biorą ryby, nie ma tu ryb. A tu kolega powie, ten kolega, ten, biorą jak głupie. Też tak może być. No i już tak powolutku idzie powiedzieć, że jedna z ostatnich ryb dzisiaj, pomijając tą jedną, co mogła nawet jakoś fajnie wyglądać, to ta już jest malutka. Nawet nie wiem, czy to nie jest jakaś płoć. Ale tutaj widzimy, że kolega Czech, ile on ich chyba zapoł? 20 przy nas? Nie, chyba. Albo nawet więcej. O, leszcz! No Jano, co zrobisz? Leszczyk. No jeden taki się trafił, perełeczka. No, na orzeszka. Wśród stada karpi takich malutkich to jeden taki perełek. Zobacz jaki sąsiad, ma większy chyba nawet. Ryba za rybą. Wszyscy łowią oprócz mnie, nie? Mówiłem, że jeden z ostatnich, a tu kurde rzut i zaś rybka. Ale to nie sam znowu, nie? Bo kolega tu też ciągnie. Taki szkrabek na zakończenie dnia. Idziemy do sąsiada,
wypuścimy dwa naraz. Jedna rodzina ci powiem, jedna rodzinka. No. Podziękujemy rybkom, że biorą. Witam was w kolejnym pięknym poranku, ale co, dalej jestem bez ryby. No niestety, na razie zawoda ze mną wygrywa i to totalnie. Oprócz tej jednej spinki, co miałem przy krzakach, nie mam kompletnie nic. Więc co, miałem się pakować wczoraj, ale powiedziałem, nie dam tej wodzie tak łatwo ze mną wygrać. Nie poddaję się i czekam aż w końcu do tego karpia. Już kombinuję samą kukurydzą na delikatne zestawy. Nie wiem, czy nawet nie postawię na metody jednej wędki, żeby sobie leżała delikatnie z dumbbellsem, chociaż jednego karpia wydubać, a jedna standardowo na płytkiej wodzie, na grubo i czeka na ten odjazd. Widzimy się znowu w poniedziałek, ale tym razem zmieniłem lokalizację. Zostałem zaproszony tutaj przez Anusia i cały zarząd prezesa Wilczkowice. Teraz jest coś większego na federki w końcu.